Cześć, jestem Mariusz. Chciałem Wam opowiedzieć o wycieczce wodami rzeki San, za którą mieliśmy przyjemność w tamtym roku otrzymać najlepszy produkt turystyczny Polski. Stworzyliśmy taką wycieczkę, która zaczyna się od skansenu w Sanoku, największego w Polsce. Na 40 hektarach cztery grupy etnograficzne. Wynajmujemy przewodnika, choćby nawet dla jednej osoby, i taka osoba zwiedza w tym czasie skansen Muzeum Budownictwa Ludowego. Spływ można podzielić tak na dwie części. Osoby, które sobie słabiej radzą, mogą przepłynąć 6 km, natomiast te, którym się to spodoba, płyną aż 12 km. Zajmuje to w zależności od stanu wody. Ta krótsza trasa godzinę, natomiast wydłużona 2-2,5 godziny. Kolejny punkt programu to jest klasztor karmelitów bosych w Zagórzu, przepięknie położone w widłach dwóch rzek, z dwóch trzecich stron otoczone wodami rzeki Osława. No, ktoś może zarzucić nam, że dlaczego nie San? A właśnie, że jak najbardziej ma to dużo wspólnego, gdyż rzeka Osława niedaleko stąd, zaledwie 2 km tutaj od ruin klasztornych karmelitów bosych, łączy się z Sanem. I dalej już płyną jako jedna rzeka. Zapraszamy wszystkich do przyjazdu w Bieszczady, gdzie można naładować akumulator, nabrać optymizmu, radości życia. Tak jak mówił Wincenty Pol, w góry, miły bracie, tam swoboda czeka na cię. Jak ktoś przyjedzie raz w Bieszczady, potem wraca wiele razy. Ucieknę dziś w góry. Ucieknę od ciebie, od siebie, od szaleństwa, błazeństwa ucieknę. Poszybuję w gałęziach, będę pełzał w trawie, będę wszędzie i nigdzie, we śnie i na jawie. A potem wrócę pod dach znajomy, ogień rozpalę w kominku i zamyślę się myślą i zapatrzę się w siebie i zostanę milczącym.